Cześć wszystkim! Witam w nowej lekcji języka polskiego dla początkujących. Welcome in the new class of Polish for beginners. In today's lesson, you're going to learn a few essential words that you may need if you just started learning Polish or you're planning to have language classes. Are you ready? Let's start! Słowo. A word. Co znaczy to słowo? What does this word mean? Co znaczy to słowo? Zdanie. A sentence. Zdanie. Nie rozumiem tego zdania. I don't understand this sentence. Nie rozumiem tego zdania. Pytanie. A question. Pytanie. Mam pytanie. I have a question. Mam pytanie. Strona. A page. Strona. Na której stronie jesteśmy? On what page are we? Ćwiczenie. An exercise. Ćwiczenie. Teraz robimy ćwiczenie numer 3. Now we are doing exercise number 3. Teraz robimy ćwiczenie numer 3. Przykład. An example. Przykład. Czy możesz mi podać przykład? Can you give me an example? Czy możesz mi podać przykład? Nagranie. A recording. Nagranie. Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania. Listen to the recording and answer the questions. Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania. Różnica. A difference. Różnica. Jaka jest różnica między czerwony i czerwona? What's the difference between czerwony and czerwona? Jaka jest różnica między czerwony i czerwona? Apart from these words, you will surely need to understand some requests from your teacher. For example, przeczytaj, przeczytaj, read, posłuchaj, posłuchaj, listen, napisz, napisz, write, powtórz, powtórz, repeat. I hope that this class is useful for you and you're going to communicate better in your Polish classes with your teacher, and maybe you won't need any English then. Good luck! Powodzenia! And if you like my lessons, please give me a like and of course subscribe to the channel so more students can discover it. Do zobaczenia!